Cześć, witajcie moi drodzy, mam dla was dzisiaj krótką, ale bardzo pozytywną wiadomość. W ostatnich dniach udało mi się zawiązać współpracę z Mateuszem Śliwińskim z kanału Bliżej Historii. Link do jego kanału znajduje się w opisie. Miałem przyjemność przygotować z nim projekt na najbliższe 5 miesięcy. Filmy wspólne pojawiać się będą w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca. Już wyjaśniam szczegóły. Przygotowaliśmy dla was 10 postaci, których imiona oraz nazwiska widzicie właśnie na ekranie. Mimo wszystko je wymienię. Al Capone, Che Guevara, Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Kazimierz Wielki, Włodzimierz Lenin, Jan Zamoyski, Leszek Czarny, Henryk VIII, Napoleon Bonaparte i Chinggis Khan. Zdecydowaliśmy się właśnie na te postacie, gdyż stwierdziliśmy, że właśnie one są na tyle interesujące, że mogą wam się spodobać. To są postacie, o których może się wie, ale zawsze za mało. O tych postaciach dowiecie się dość sporo, bo to o nich łącznie przedstawimy wam 200 faktów w 5 miesięcy. O tych właśnie postaciach przygotowaliśmy o każdej po 20 interesujących faktów z ich życia, z czego pierwsze 10 będzie pojawiało się na kanale u Mateusza, a drugie tyle u mnie. Zachęcam was serdecznie, byście wybrali postać, która najbardziej się wam podoba z tego właśnie zestawienia. I dajcie znać w komentarzu, którą postać wybraliście. Bo to właśnie o tej osobie, którą wybierze najwięcej osób, 2 maja wypuścimy pierwszy film. Głosowanie jest do 26 kwietnia. Dobra, chyba wszystko już wiecie. Teraz parę słów odnośnie kanału Mateusza Śliwińskiego. Bliżej historii. Jest to z pewnością kanał o ogromnej ilości filmów i z pewnością wielki ogrom pracy jest w ten kanał włożony. Na przykład ze względu na seriale, które tworzy takie jak na przykład Dynastia. Na jego kanale znajdziecie przeciekawe i nie tak oczywiste postacie historyczne, o których twórca opowiada w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Chylę głowę. Link do jego kanału znajduje się, tak jak już mówiłem, w opisie. W razie pytań, wątpliwości bądź rad i propozycji piszcie w komentarzu lub na e-maila, którego macie podanego w opisie mojego kanału. A teraz piszcie w komentarzach i wyczekujcie pierwszego filmu. No i to tyle miałem wam do powiedzenia, więc trzymajcie się, pa!